Smutne sceny na pogrzebie twórcy Rancha. Piękny gest słynnego reżysera. Na warszawskich Powązkach odbył się pogrzeb genialnego scenarzysty Janusza Sosnowskiego. Jego prace sprawiały, że produkcje filmowe przechodziły do historii. To właśnie on był współtwórcą kultowego serialu Rancho. Janusz Sosnowski zmarł 11 października w wieku 77 lat. Na ceremonii nie zabrakło znanych osobistości ze świata kultury. Pojawił się m.in. Janusz Zaorski. Janusz Sosnowski urodził się 11 kwietnia 1947 roku w Warszawie. Ukończył Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, ale jeszcze w czasie studiów zaczął pracę w filmie. Szlify zdobywał u boku Tadeusza Wybulta, z którym robił m.in. Zaklęte rewiry. Potem pracował już jako samodzielny scenograf, a jego talent doceniali zarówno reżyserzy, aktorzy, jak i widzowie. Sosnowski był także profesorem w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Czym zasłynął Janusz Sosnowski? Zmarły artysta stworzył wiele wyjątkowych scenografii, w których wykorzystywał swoją wiedzę zdobytą na architekturze. To właśnie Janusz Sosnowski jest autorem zachwycających do dziś scenografii do komedii Seks Misja i King Size Juliusza Machulskiego. Jego praca i pomysłowość zostały docenione na wielu festiwalach krajowych i zagranicznych. Otrzymał m.in. dwie statuetki Orła. Sosnowski pracował także przy takich produkcjach jak Sługi Boże, Przesłuchanie, Quo Vadis, Kroniki Wypadków Miłosnych czy Szczęśliwego Nowego Jorku. Rancho płacze po zmarłym koledze. To właśnie Januszowi Sosnowskiego zawdzięczamy niepowtarzalny sielski klimat Rancha. Przy tej uwielbianej przez widzów produkcji pracował od pierwszego do ostatniego odcinka. Mało kto wie, że to on malował obrazy, które wykorzystano w serialu Rancho jako malarstwo Kusego, którego grał zmarły w 2020 roku. Paweł Królikowski. Pogrzeb scenarzysty Rancha. Pogrzeb Janusza Sosnowskiego zaczął się o godzinie 13:00 w domu pogrzebowym na Powązkach Wojskowych. Ceremonia miała charakter świecki. Podczas uroczystości głos zabrał m.in. słynny reżyser Janusz Zaorski. Po wygłoszonej mowie podszedł do zdjęcia Janusza Sosnowskiego i wykonał symboliczny gest pożegnania. Na uroczystości nie zabrakło też Janusza Józefowicza i Janusza Stokłosy.